a wizjonosz na żywo z zachodniej, a także kiedy otworzą metro na Brudnie, czy tramwaj do Wilanowa, budowa dalej idzie i Ikarus wraca na ulicę Warszawy, a także ciąg dalszy przebudowy Placu Trzech Krzyży i zaproszenie do teatru. O tym nie tylko w niedzielę, 4 września, w kolejnym wydaniu Mniejsza z Tym. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć i cześć znowu. I zapraszam Was już teraz na kolejne wydanie z Mniejsza z Tym. Odpowiadając na pytania, czemu nie ma filmów, zapraszamy do metra na Brudnie, bo było wejście ostatnio na dniach na stację metra Brudno. Dla dziennikarzy była pokazana stacja Brudno, jak i zacisze, przejazd przez Konatowicza. Odpowiadam prosto, metro mnie nie zaprosiło, nie dostałem żadnej informacji, że mogę tam przyjść, jak i również jeszcze parę innych informacji, innych osób, więc znowu jest wybór, kto może być, kogo ma nie być, także dlatego również z tego filmu nie ma. Czasami jestem zapraszany, czasami nie, jak to właśnie można zobaczyć, ale już dosyć tutaj marudzenia, bo czas tak czy siak opowiedzieć o metrze, ale trochę w innym aspekcie. Ale zanim awarie wind o stacjach metra, to najpierw temat przed nimi. A mianowicie już dzisiaj lub jutro, w zależności od tego, kiedy to oglądacie, nie wiem, o której film byście wyleci, będzie transmisja na żywo z przebudowy Warszawy Zachodniej, na którą Was bardzo serdecznie zapraszam. Link do niej macie teraz w karcie i w opisie, abyście mogli na nią trafić. Będzie to przesuwanie, nasuwanie nad linię działającą kolejową w kierunku Pruszkowa, jak i również Ożarowa Mazowieckiego i Sochaczewa. Nasuwanie obiektu M01 w kierunku Radomia. Na tej i również linii kolejowej, który ten wiadukt umożliwi bezpośredni przejazd pociągów z linii obwodowej właśnie w kierunku lotniska Szepana, jak i również w kierunku Piaseczna. Co jest bardzo ważną rzeczą, a samo nasuwanie będzie dosyć spektakularne, dlatego będą transmisje na żywo codziennie przez te parę dni, kiedy to się dzieje. Jutro około godziny 10, przed 10 rozpocznie się ta transmisja, kolejne będą o innych godzinach, ale o tym już później. Przejdźmy do tematów najważniejszych, czyli Mniejsza z Tym. Awarie wind na stacjach metra Centrum, Maremont i Dworzec Gdański to są awarie, jak i również Polomokotowskie i Centrum, tam są faktycznie modernizacje. Idziemy dalej, czyli 1 000 000 pasażerów na stacji metra Bemowo, a konkretnie wczoraj, 1 września, no to już parę dni temu, na stacji Bemowo weszło 14 881 osób, dużo. Na Ulrychowie 6757, zdziwiająco dużo bym powiedział, jak na to, że tam w okolicy dużo nie ma. Od uruchomienia na te dwie stacje weszło już blisko 1 000 000 osób. Od dnia wczorajszego to było 938 379 wejść. Mówię oczywiście z okazji 1 września. Milionowy pasażer wszedł w sobotę i to jest już pewne. No i co ważne, coraz więcej oczywiście osób dojeżdża z Warszawy i korzysta ze stacji metra, ponieważ na Księcia Janusza, jak to była ostatnia stacja metra, 25% pasażerów to były osoby z autobusów podmiejskich, natomiast teraz to jest 13% osób z autobusów podmiejskich, co oznacza, że po prostu większość z Warszawy, z Bemowa również tam się zjeżdża. No i co warto podkreślić, na stacji Księcia Janusza po otwarciu nowych stacji metra wysiada średnio 6 tysięcy osób z autobusów. Natomiast przed to było 14 tysięcy osób, więc faktycznie mniej. No i to jest akurat 10 tysięcy osób aktualnie właśnie wysiadało przy tych nowych stacjach, czyli Ulrychów i Bemowo. Natomiast to najważniejsze, po zmianie komunikacyjnej, po zmianie tych wszystkich autobusów, ograniczeniu autobusów nad linią metra i tak dalej, liczba osób korzystających ze stacji metra Bemowo na tych dwóch nowych liniach i ogólnie wzrosła do 28 100 osób. Do tego pokazuje, jak zatem potrafi skłonić osoby do korzystania z metra. Idziemy dalej, czyli metro oficjalny pociąg na Brudnie. To jest to właśnie, na czym niby miałem okazję być, bo nie wiem, zaproszony.
Pomijając to, że i tak byłem na zlocie stowarzyszeń, to możecie zobaczyć gadżety, które dostałem z tego zlotu jako organizator z Metra, koła miłośników Metra. To jednak ważne, zbliża się otwarcie 3 nowych stacji Metra na odcinku wschodnim. Druga linia Metra do stacji C21, Brudno. Dziś w godzinach popołudniowych, no, czyli parę dni temu, odbył się pierwszy przejazd z władzami miasta i dziennikarzami na nowo. Na nowym wschodnim, północnym odcinku drugiej linii Metra. Zaledwie powiem, że i tak nie wpuszczali do kabiny, więc no trudno. Co ciekawe, przejrzyjmy sobie szybko te zdjęcia. Dziwne te ławki. No dziwne. Oczywiście stacje właściwie są gotowe. No był nasz prezydent Warszawy. Widzicie kostka tylko TVN-u. No i tam trochę no, się działo. No oczywiście konferencja była na zaciszu, czyli stacji Metra, która właściwie wcześniej nie była w ogóle pokazywana, więc też szkoda, że nie mogliśmy jej zobaczyć, ale spokojnie, niedługo trochę jeszcze więcej zgłębimy tajników, jak to wszystko wygląda. Ja już trochę, powiem wam szczerze, odchodzę mentalnie od sali Zapraszamy do Metra, no bo jakby tu dużo nie powiedzieć, Zapraszamy do Metra się kończy. Budowa Metra Warszawy się kończy. Karolin nie wiadomo kiedy wystartuje, najprawdopodobniej w tym roku. No, a pozostałe elementy, no to tak, trzeciej linii Metra nie wiadomo kiedy duszy. Plac Konstytucji został odwołany z realizacji w najbliższym czasie, bo chcą skończyć M2, którą ostatni odcinek, czyli te 3 stacje do Karolin finansują sami bez Unii Europejskiej, dofinansowania. No i właściwie tyle. Nie będzie już tak jak wcześniej, tego się dużo działo. Oczywiście nie będę mówić, że odcinek na Karolin nie jest ciekawy, bo jest ze stacją techniczno-postojową. Jednakże to już nie będzie taka pompa jak teraz, że mamy 2 odcinki na 2 różnych końcach miasta, które się budują. Tego już nie będziemy mieli raczej, no nie wiem, przez najbliższe 10-20 lat. Nie wiem jak będę budować trzecią linię metra, więc sobie na to jeszcze poczekamy. No było oczywiście otwarcie, co ważne i trzeba podkreślić to. W teorii Witold Turbanowicz tutaj twierdzi, że metro ma być otwarte albo 17 września, albo 24, no wiecie, dni transportu publicznego. Natomiast ja bym się nie... Znaczy powiem tak, we wrześniu raczej otworzą. I to takie raczej potwierdzone, jak on powiedział. We wrześniu raczej otworzą, natomiast co warto podkreślić, to jest to, iż z okazji otwarcia ma być huczna, naprawdę huczna feta na dużo pieniędzy, nie będę mówić ile. Więc może być całkiem ciekawie, na pewno będę. Jeśli nie poinformują. Jeśli by na metr, nawet na otwarcie nie będę są informacji, to już by byłaby lekka przesada. No ale nie zamierzam nigdzie wyjeżdżać. Przynajmniej na otwarcie metra to nawet przyjadę. Natomiast idziemy dalej. Informacje tramwajowe. Tramwaj do Wilanowa, ulice zamknięte, start z pracy Niemrawy. Tak to wyglądało. Muszę przyznać skromnie, że no faktycznie tak to wyglądało. Chodzi oczywiście o zamknięcie Puławskiej. No i tak przez parę dni tam się dużo nie działo. Od zeszłego weekendu trwają sporo trudnienia związane z budą tramwaju do Wilanowa, między innymi na Puławskiej, Spacerowej i Belwederskiej. Pomimo wygrodzeń na tłoku prac nie widać, tramwaje warszawskie liczą, że w czwartek i piątek wykonawca intensywnie ruszy z rozbiórkami. Faktycznie prace już oczywiście trwają. Przez parę dni to tak wyglądało, że się nic nie dzieje. I nie będę ukrywać, że to faktycznie tak było. Jeździłem na swoim monocyklu po zamkniętej części płaskiej, bo to wyglądało, jak się jeździło na monocyklu. Dużo barierek, samochody stoją w korku, a ty zasuwasz po czteropasmowej Puławskiej, gdzie nikogo nie ma. No tak, to było specyficzne wydarzenie jak dla mnie. W ciągu dnia. No nie spodziewałbym się, że coś takiego zobaczę. Ale mamy trzeci dzień po zamknięciu ulic, czyli przez 2 dni nic się nie działo. Trzeciego zaczęli pracować. Zaczęli już zbiórkę torowiska tramwajowego, jak i również frezowanie dosyć ładnie spacerowej. Także prace się rozpoczęły. Pierwszy film z tramwaju kierunek Wilanów. Nie wiem kiedy będzie. Jak dostanę jakieś tam kolejne ładne pozwolenia od naroty w tymże miejscu, to wtedy będzie pierwszy film już faktycznie z prac budowlanych. Natomiast jeszcze kończąc tematy tramwajowe. Na pewno pamiętacie, że 3 tygodnie temu, już 3 tygodnie temu, był ten śmiertelny wypadek tramwajowy, gdzie 4-latek został, no nie wyszedł z tramwaju, została jego noga przetrzaśnięta w drzwiach ostatnich, drugiego składu. No i tutaj aktualnie rozpoczęła się zbiórka dla motorniczego.
aby mu pomóc po prostu psychicznie, no bo cały czas ani babcia, ani motorniczy nie zostali przesłuchani ze względu na zły stan psychiczny. No i jest zbiórka przez motorniczych dla motorniczego, aby mu pomóc w tejże sytuacji. Ja się nie dziwię, bo nagonka, jaka może też na niego lecieć za tą całą sytuację, jest ogromna. A jednak on tutaj może być jedną z tych bardziej poszkodowanych osób, bo on nie widział najprawdopodobniej tej całej sytuacji. Nie wiem, jak było, bo prokuratura nic nie chce mówić. Natomiast ja faktycznie mu współczuję tej całej sytuacji. I tak jak to tutaj było opisane, nikt nie chciałby być na jego miejscu w tejże sytuacji. Lecimy dalej, już trochę, no nie wiem, czy w weselszych informacjach, ale trochę lepszych, czyli SKM-ki. Zmiany kolejowego rozkładu jazdy od 4 września, czyli od dzisiaj. S1, S2, S3 zmieniły się trasy, jeśli jeździcie tymi pociągami, no to sprawdźcie, czy dojedziecie. KM-ki też się zmieniły, więc spokojnie. Jak i również Zakopane. No, na drugim końcu Polski teraz wylądowaliśmy. Zakopane, nie mamy już oczywiście stacji tymczasowej w Zakopanem. Co jednak warto podkreślić, tamte prace znowu zostały wznowione. Film Zakopanego będzie za miesiąc. Mam nadzieję. Jeśli mi nie dopadnie deszcz, jak będę w Zakopanem. Co jednak warto podkreślić, to tam faktycznie prace się rozpoczęły dalej, głównie przy stacji kolejowej Zakopane, jak i również przy tych kolejnych. Część przystanku będzie ponownie i stacji remontowana, Oślice, Chabówka, Skawa i przystanek Szafry Wieś. No i to właśnie będzie teraz realizowane, aby to wyglądało po ludzku, po nowemu. No i najprawdopodobniej na ferie znowu będzie otworzona tymczasowa stacja kolejowa. Aktualnie za pociągi Intercity jeżdżą autobusy zastępcze, a za pociągi aglomeracyjne coś innego i część pociągów aglomeracyjnych trochę dojeżdża dalej. Bo na trasie za Intercity jeżdżą pociągi, znaczy autobusy zastępcze, na trasie Zakopane, Kraków Główny. No i ciekawostka, linię 200 przeżywa aktualnie prawdziwe obrężenie. To za sprawą testowego autobusu elektrycznego marki Icarus. No i co? Nie chcielibyście się przejechać Icarusem elektrycznym, niskoprogowym? No jakby to nie powiedzieć, Icarus zabłysnął, przez tutaj 30 lat był w Warszawach. No jest znany jednak Warszawą i jeszcze wpisał tutaj w tradycję, jeżeli chodzi o transport publiczny. Sam miałem okazję jechać przegubowym Icarusem na dniach ostatnich, z okazji właśnie zlotu Ogólnopolski Zjazd Stowarzyszeń Miłośników Komunikacji Miejskiej. Tak to się dokładnie nazywało, był to 11 zjazd. Więc no, były wejście na metro, tramwaje, autobusy, wszystko właściwie się działo. Pewnie teraz KMKM i KMM będzie wysyłać i publikować zdjęcia, jak to wszystko wyglądało. Pewnie część z których mnie znajdziecie. Jak byliśmy właśnie też na cmentarzu, nawet jeszcze dzisiaj, ostatniego dnia. Naprawdę mnóstwo ciekawych atrakcji. Mnóstwo ciekawych atrakcji również na zajezdniach autobusowych. Osoby, które były, to wiedzą, o czym mówię. No i tak, dużo się działo. Natomiast właśnie jechaliśmy Icarusem przegubowym, starym, którego zapach silnika, jak jest odpalony i jak on przejedzie, to jest coś innego, to jest taki powrót do przyszłości. Ja trochę Icarusami się najeździłem. Jeszcze. No i tutaj oczywiście linii 200 i kursuje. Odjazdy z dworca centralnego są o godzinie 8.45, 11.30, 14.10 i 16.50. Pytanie tego, czy tak codziennie to wygląda. Wątpię. No ale takie daty tutaj podali na 1 września. Lecimy dalej, czyli informacje już o tym WTP. Przyspieszmy trochę. A mianowicie 219 705 mając objazdy, jak i również 213, dzięki czemu powstała linia Z42. Dalej przebudowa prac trzech krzyży, ruszają te prace. Linie 108, 109, 127, 155, 518, N33, N83 jeżdżą inaczej, mają w innych miejscach przystanki, mogą mieć czasami nawet objazdy, więc trzeba mieć to na uważności. No i to tyle, jeżeli chodzi o zmiany WTP, takie główne, bo jest parę pomniejszych, na przykład co do mojej linii autobusowej, ale o tym nie będę mówić. Natomiast tunel trasy WZ, jak nowy, jak co roku przystąpiliśmy do gruntownego czyszczenia kafelków o godzinę tunelu trasy WZ. Prace w mierzącym prawie 200 metrów tunelu
Wymagał m.in. wyłączenia trakcji tramwajowej, oczyszczono powierzchnię to około 4000 m2. No i zobaczmy na zdjęcie od demo. No faktycznie ładnie to się świeci. No i nic dziwnego, że musieli wyłączyć sieć trakcyjną, no bo w sumie... No, nie, czyli nie będę mówić, co by się wydarzyło, bo dobrze wiecie. Ja mam nadzieję, że wiecie. Dalej, kolejne informacje. Bezpiecznie na obozowej. Piesi mają krótsze przejścia. Zobaczmy, jak to wyglądało. Zobaczmy, jak to wyglądało jeszcze kiedyś. Trochę jak z nielegalnymi reklamami. Zobaczcie, nielegalne. Po dwie jezdnie, po dwa pasy. Jazz z działającym wyświetlaczem. O tym też. A to akurat w międzyczasie powiem wam. Jazzy będą miały działające wyświetlacze. PESA się dogadała. Dogadały się tramwaje z PESą. Chyba to już jest oficjalna informacja. Jak nie, to trochę przedmówię, ale będą miały jazzy wyświetlacze działające. Niesamowite. Ale kiedy to nie powiem. Ale się już dogadali z tego, co słyszałem. Natomiast tak, to faktycznie wygląda. No trochę tych wyświetlaczy naglądałem się w ostatnich dniach. 112 Karolin też. No i tak jak widzicie, kiedyś tu była kiepska pogoda, w ogóle były chmury, mleko takie bym powiedział w powietrzu. No i kiepskie przystanki, zobaczcie jakie to jest wąskie dla nocy. Natomiast przy ZDM, no i co zrobił ZDM? Po pierwsze jakoś tak jaśniej, mniej ostro. Jazzy już normalnie wyglądają, wyświetlacze nie działają. Nie ma już tutaj dwóch pasów, jest to wygrodzone. Ciekawe czy się kolki robią, tego jestem ciekawy. Zobaczmy dalej. No, ewidentnie widać, że tutaj samochody, tutaj teraz w sumie jest lepszy zawrotka, no ale no, mniejsza z tym. Mniej osób pieszych tutaj z tego co widzę. No i zobaczmy ostatnie zdjęcie. A, to jest inny przystanek, już chciałem powiedzieć, że przystanek autobusowy zlikwidowali. Ale on jest po prostu tutaj trochę dalej, to nie jest ten przystanek. No dobrze, no to nie, to tutaj już co do przystanku autobusowego nic nie wydarzyło. Widzimy, że już się zrobił taki korek. Korek, ale w sumie może tak to wyglądać, patrząc na pierwszy samochód. Dobrze, no idziemy dalej. Kolejne informacje, czyli ZDM wyznacza bus pasy. No wiecie, już o tym mówiłem ostatnio. GDDK ogłasza, że otwieramy Płaską Bis, czyli S7 na krótkim kawałku do Piasecznej, a tymczasem ZDM, znaczy ZTM, bus pasy. Także tak, faktycznie to wygląda, spacer się wydarzyły i najprawdopodobniej już są, bo znaczy, to w sumie jest 10-kilometrowy odcinek, więc mogli go jeszcze trochę wyznaczać, ale wydaje mi się, że w większości już jest. Więcej miejsc dla pieszych na Koszykowej, zostały zdjęte samochody i miejsca parkingowe właściwie z chodników. Nie będę ukrywać, kiedyś, już jakieś 5 lat temu ładne, miałem fantazję, żeby w tym miejscu jeździć rowerem po chodniku. Nigdy więcej, ale skoro już autobus, te samochody nie parkują na chodniku, no to jest trochę lepiej. Znowu, ja tu jeszcze pamiętam, jak tu była stacja benzynowa w tym miejscu. Teraz tego budynku z takiej perspektywy nie widziałem. W sumie zdałem go zobaczyć chętnie. No i na koniec, już prawie ZDM-owy koniec, czas przebudowy wiaduktu na Madewilskiej. Wygląda on tragicznie. ZDM stwierdził, że jest tak złym stanie. No, sprawdzę. Zły stan techniczny obiektu. Jest w tak złym stanie, że już najpierw musieli ograniczyć liczbę pasów na nim, zrobili pasy dowodowe, a później doszło do takiego względu, że jest tak tragiczne stanie, że już jego naprawy nie można zrobić, tylko trzeba go wyburzyć i postawić na nowo. No szkoda, że aż tak został zaniedbany, no ale z drugiej strony, jak będzie nowy, to nie ma problemu. No i na koniec, ciąg dalszy, przebudowa Placu Trzech Krzyży, rozpoczyna się faktycznie większa już część przebudowy. Od najbliższej środy, czyli 7 września, rozpoczynają się większe prace, a mianowicie właściwie zamknięcie Placu Trzech Krzyży. Ja to tak bym opisał. No bo po jednym pasie, w każdym kierunku, no mało tych pasów, zwłaszcza ile tutaj autobusów jeździ. Co najważniejsze, trochę przystanków autobusowych jest zlikwidowane. Część autobusów zupełnie inaczej będzie musiał jechać, bo miał tutaj pętlę. Tego akurat nie patrzyłem w sumie, jak oni to zrobią. No ale jakoś te autobusy musieli tutaj puścić, tak jak wam czytałem. No jak możecie zobaczyć, tutaj też jest zamknięty łącznik tutaj z Chorzą. Zupełnie nie ma tego łącznika w tym miejscu. Tutaj też nie ma przejazdu na dół, żeby sobie wjechać. Przystanki autobusowe zazwyczaj poza tą pętlą są poprzestawione i są, żeby się dało jeździć. Tu
Macie tam mniej więcej pokazane. Tu jest nowy przystanek tymczasowy. Tu jest przystanek tymczasowy. No i tu jest zwężenie do tego jednego pasa, z tych dwóch pasów. W tym miejscu tu jest tylko i wyłącznie w taki zakręt, bo w tym miejscu już nie ma po prostu. No, trochę to wygląda, nie będę ukrywać, jakby na Procesie Krzyży teraz aktualnie zaczęli budować stację metra. Trochę szkoda, że jednak nie. Więc takie, no, tak trochę szkoda wewnętrznie. No ale nie będę ukrywać. Dobrze, że coś tutaj faktycznie nie robią, bo tutaj aktualny przejazd rowerem to była tragedia. No i jak to teraz zrobią na nowo, to będzie dobrze. Najciekawsze jest to, że do kościoła jest tylko jedno dojście, a cały plac dookoła kościoła nie jest do przebudowy, bo jest to ten kościoła i nie mogą tu nic z tym zbytnio zrobić. W sensie konserwator zabronił. I najprawdopodobniej tylko lekko odtworzę pewnie nową kostkę zamiast tego, tej smoły. I to tyle, jeżeli chodzi o przebudowę, więc no tak to mniej więcej będzie wyglądać. No i tutaj jak widzimy wiejską, też właściwie to, co się krzyży, na wyjazdu nie będzie. Tu się teraz zastanawiam, że tu jest przecież tych parę budynków. Jak oni będą mieli tutaj dojazd? Pewnie ten, jak oni musieli wjeżdżać. No nie wiem. Film z Placu Krzyży z przebudowy będzie za jakiś tydzień po tym, jak już oni to zaczną tutaj budować, żeby mieć to faktycznie pokazać w filmie. Na koniec, jak Straż Miejska walczy z hulajnogami? No są mandaty, są odholowania, są... No jest tutaj dużo, są większe stawki też powinny być. No, próbując to zwalczyć, jakim idzie, możemy zobaczyć sami. Ja dzisiaj widziałem zdjęcie wyłowionego Lime'a, chyba czy Bolta, nie pamiętam. Nie, Lime'a z Wisły. Wyglądał ciekawie. No i na koniec, no jak mówię, koniec, ale Budimex zakończył trasę łagiewnicką. Tak wygląda nowa trasa. To są informacje takie typowo Budimexowe na rynku infrastruktur. Jednakże co warto podkreślić, no tu jest faktycznie ładny nowy odcinek, pomijając tunelu, to teraz jest tramwajowy z przystankiem podziemnym i dużo parków i ogólnie to, że tutaj zrobili tunel po to, żeby na górze była cisza i spokój, no to tak akurat coś takiego według mnie powinno już być realizowane. Również w Warszawie. Nie mówię o tym, żeby trasę Elena zbudować pod ziemią, no ale w sumie czemu nie. No i na koniec sondaże. Bo już trzeci raz na koniec. Czyli bardzo ciekawy, bardzo śmieszny sondaż, który wypuściłem wam parę dni temu pod nazwą czy budować? No i tak, na 421 głosów większość z was, czyli 72% zagłosowało już tak. Na nie 10%, na nie wiem 18%. I tak tutaj się zgadzam z komentarzem, no ogólnie tu było strasznie dużo komentarzy pod tym sondażem, ale zgadzam się z tym komentarzem, że to jest jedyny sondaż, gdzie opcja nie wiem, jest poprawna. A sondaż został zaplanowany jakoś z połowy wakacji, ja po prostu ustawiłem go na 1 września. To akurat z moim bratem ciotecznym go ustawiliśmy w ramach żartu. Ponieważ nie chciałem się czekać na 1 kwietnia, no to zrobiłem 1 września. I byłem bardzo ciekawy tego, co wy odpowiecie w tym sondażu. Więc to był taki tylko wyłącznie śmieszkowy i żartowy, nisiowy. Sondaż, czy budować? Jak widać, większość z was chciałaby budować cokolwiek. Nieważne co, po prostu budować. No i na jeszcze jeden jest podziękowanie też w sumie, bo już mamy 6 tysięcy subskrypcji na moim kanale. Dziękuję wam za to bardzo serdecznie. Żadnych specjalnie na tej okazji nie będzie. Jakoś we wrześniu, bo już parę dni temu chyba były urodziny kanału. To nie jest akurat dokładnie jasne, kiedy się obchodzi urodziny tego kanału, bo jest parę dat, kiedy się pojawiły pierwsze filmy, że tak to powiem, bo silnik LEGO nie jest pierwszym filmem na kanale, a Wizonosz. Natomiast tak, dziękuję wam bardzo serdecznie. Żadnych większych hucznych imprez nie będzie z tej okazji. Będzie jeden przejazd z kutnym samochodem na żywo w formie live'a. Ale to z okazji 5-lecia kanału. I nie powiem wam, co jeszcze będzie z tej okazji, bo w sumie nie wiem. Ja jestem trochę po tym zjeździe trochę zajęty dochodzeniem do siebie, że tak to powiem. No i na koniec, w sumie od świeżej strony to zobaczymy. Najnowszy sondaż, a mianowicie co do live'ów zachodniej. Kiedy będą live'y, o której godzinie was najbardziej interesuje. Dam wam tutaj różne propozycje, a mianowicie chodzi o to już ten nowy wiadukt, obiekt M01. Będzie nasuwany na tą linię kolejową przez parę dni. To nie jest kwestia jednego dnia, dwóch, trzech. To będzie chwilę trwać. Ja przez te wszystkie dni, nie wiem czy na pół, czy na godzinę, będę robić każdego dnia jedną transmisję na żywo właśnie z tego wiaduktu, jak jest nasuwany.
żebyście mniej więcej mogli zobaczyć. Jeśli się uda, będę robić również tego time-lapse'a. Nie wiem, jak go zrobię. Ale będę robić time-lapse'a z nasuwania całego obiektu. Z jednego z obiektów Budimexu, to akurat jestem oglądany z pracą budowy, powiedzmy, w miarę. No i wtedy będzie też taki jeden time-lapse z całego nasuwania obiektu. Zobaczymy wtedy, ile to będzie dokładnie trwać. Nie wiem, czy jestem przygotowany na tak dużą ilość zdjęć. Bo to będzie duża ilość zdjęć. I na to, żeby aparat się nie zapalił po tylu godzinach. Natomiast co warto podkreślić, to właśnie będą te transmisje. No i pytanie, o której godzinie? Jutro pierwszy będzie około 10, bo wtedy się rozpocznie oficjalnie nasuwanie, mniej więcej. Natomiast domyślam się, że część z Was wtedy przyjdzie. No ale natomiast co jednak warto podkreślić, to jest to, iż kolejne live'y już będą od normalnych ludzkich godzinach, kiedy większość z Was będzie mogło być. No i tutaj macie do wyboru 15, 16, 17, 18. Sondaż jest jeszcze aktywny tak mniej więcej przez, no, do kolejnego live'a tak mniej więcej. No i na koniec krótka informacja. Taka ciekawostka. Nie ma już biletów, nie ma już w teorii spektaklów. Chodzi mi oczywiście o Teatr Rampa, spektakl w ramach otwartej rampy, czyli Jestem Tu. Bardzo polecam na spektakl, jeśli będzie jeszcze opcja, że faktycznie się pojawi ponownie. Możliwe, że pod koniec roku będą jeszcze spektakle z tej części. No jeśli będą, to serdecznie Wam polecam, żeby to zobaczyć. Zwłaszcza dla osób, które nie są tak młode, bym powiedział, żeby zobaczyć, jak ten świat, ogólnie, jak środowiska w rodzinie nie potrafią się nawzajem zrozumieć, bo to bardzo dosyć ludziom dobrze pokazuje, że właściwie komunikacja zazwyczaj jest zła lub nie istnieje. A tutaj to dosyć ładnie jest pokazane w tym spektaklu. Niestety są najgorsze, dobre, niedobre, nie jest to na bazie prawdziwych rzeczy. Natomiast serdecznie polecam oczywiście, ponieważ jest to otwarta rampa, to jest robione przez osoby, które są, nie są specjalistami od tego spektaklu. Natomiast tak, oczywiście jedna osoba, jesteśmy bliska, występuje tam w tym teatrze. Dlatego również Wam to polecam. Znaczy, byłem tam dlatego. No ale polecam. Mam nadzieję, że taki film Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dźwięk dzwoneczek. I do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Oczywiście na spektakl do rampy właśnie na Jestem Tu wrócę, jeśli będzie kolejna misja. Z jakimiś osobami będę musiał się wybrać, bo nie byłem jeden raz. Nie spodziewałem się, że tak będzie dobry. No i kupiłem tylko jeden bilet na jeden dzień na premierę. No i później przez kolejne dwa dni, kiedy jeszcze były premiery, czy już nie premiery, tylko spektakle, no nie miałem po prostu jak wejść, bo biletów już nie było, wszystko było wysprzedane i też trochę byłem zajęty innymi sprawami. Natomiast na kolejny koniecznie bym powiedział, że warto byście przyszli. Także polecam, no i do zobaczenia już jutro w live'ach przez najbliższe dni i postaram się, aby w ciągu dnia były i live'y, i coś jeszcze. Znaczy, na pewno przez pierwsze dni będą tylko live'y, ale później najprawdopodobniej jakoś wrócę do tego, aby się też pojawiały normalne filmy, nie z Warszawy Zachodniej, tylko z wszystkich serii warszawskich. Na przykład pewnie zacznę od Tramwaju na Gagarina, który nie miał okazji się pojawić w poprzednim miesiącu, więc trochę tutaj bym powiedział, że jest zaległości, ale zobaczymy, co będzie. Ja nie mam jeszcze planu na ten miesiąc, co będzie w tym miesiącu, ale będzie to, czego nie było. Również poza Warszawą. Do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Tak patrzę. 30 minut na zegarku. Cześć!